Siemano, witam was w kolejnym odcinku serii Bartek w 5 minut. Dzisiaj zrobimy coś podobnego do jednego z najlepiej przyjętych odcinków na kanale, czyli dodatek do obiadu. Czyli innymi słowy zrobimy sobie sałatkę, prostą sałatkę, ale pyszną i dosyć ciekawą, jeżeli chodzi o dodatek, bo dodamy do tego taką mieszankę z kinoą, pomidorami i innymi pysznościami, które naprawdę zrobią rewelacyjną strukturę w całości. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz zobaczyć ten przepis, chcesz zobaczyć jak to będzie wyglądać, oglądaj odcinek do końca. Pozdrawiam. To jest, zaczynam od tego, że potrzebujemy naszej mieszanki kinoły, cukinii i pomidorów. Jakby to jest o tyle fajny produkt, że nie jest porównywalny do żadnego innego, a daje wam naprawdę świetne struktury w daniu. Całość naszej mieszanki wsypujemy do ilości 1,5 szklanki wody. Oczywiście ta woda musi się wam gotować, jeżeli tak jak ja zapomnieliście o tym, to chyba nic wielkiego się nie stało, ale lepiej to dodać do wody, która się już gotuje, ale oprócz tego potrzebujemy to wszystko jeszcze posolić i ewentualnie przeprawić innymi rzeczami, ale mi to nie będzie potrzebne, dlatego zostawię to po prostu w soli i wodzie. Całość zagotowuję, gotuję około 15 minut, czekam najlepiej, aż woda mi odparuje, ale raczej całość to mi po prostu wsiąknie. Pokażę wam jakby resztę rzeczy, które zrobimy, czyli w sumie to, co najważniejsze, jest sos. Będziemy potrzebować do tego definitywnie musztardy francuskiej. Jeżeli lubicie to z sambal albo coś a la sirilaczy, nie polecam dodawać jakby suszonych kwestii, chyba że dodacie świeżego chili, to też będzie fajne. Do tego sos sojowy, musztardę Dijon i cukier. Do naszej miski dodaję jedną czubatą łyżkę, nawet możecie dać troszkę więcej, musztardy francuskiej. Do tego musztarda Dijon wlatuje mi tutaj tak samo w ilości jednej łyżki. Dodaję sambalu. Sambalu dodajecie tyle, ile lubicie ostrości. Ja dodam w sumie taką jedną mniejszą łyżkę. I do tego sos sojowy, który dodaję w ilości łyżek dwóch. Gdy mam wszystkie takie main składniki, dodaję odrobinę cukru, czyli będą to na pewno coś około 2,5 łyżeczki. Teraz jedną z ostatnich rzeczy, którą dodam, jest oliwa z oliwek. Ale żeby to nie było takie mocno gorzkie, bo oliwa z oliwek niestety jakby charakteryzuje się tą gorzką nutką, dodam do tego jeszcze odrobinę po prostu zwyczajnego oleju. Mój sos jest już wymieszany na taką jednolitą masę, jest ona fajna, pyszna, pulchna i teraz patent. Co zrobić, żeby taki sos do sałatek wam się nie rozwarstwił w lodówce, czy jak będziecie go przechowywać? Tutaj mam jeszcze gotującą się kinoę, dlatego łyżeczką dodam 8 łyżeczek wrzącego płynu i od razu bardzo szybko coś zamieszam. I tak jak mnie uczyli, dzięki jakby dodatkowi wrzątku do właśnie waszego dressingu, nic wam się nie rozwarstwi jakby w środku. Za tym idzie, taki sos możecie przechowywać nawet z 2-3 dni. Po krótkiej chwili, czyli poczekałem mniej więcej 10 minut na to, aby moja kinoa była dobra. I szczerze wam powiem, to jest coś, co można jeść po prostu tak łyżeczkami. Oprócz tego, że jest smaczna, co jest jakby fajnym atutem, ale największym atutem jest struktura tego, jakby to jest taka chrupkość, której nie porównacie z niczym innym, więc w sumie to proponuję wam to kupić i spróbować. Mamy sos, mamy kinoę, mamy też miskę. I teraz naszą rukolę, bo na tym chcę podać, jakby w ten sposób chcę podać sałatkę do obiadu, żeby to nie było nic innego niż po prostu rukola, czyli nie pobawimy się w żaden mix sałat. Teraz biorę pomidorki sherry i za pomocą noża po prostu kroję je na pół. Pomidorki już dodaję do mojej sałaty. Cebula, czyli dajcie mi sekundę, żebym ją na szybkiego obrał. I w sumie kroję nic innego jak w piórka. I ogólnie tutaj jest ważna jedna kwestia. Postarajcie się to, proszę, pokroić możliwie jak najcieniej. Wtedy jakby da nam to fajny, delikatny smak, a ta ostrość nie zdominuje nam całej naszej sałaty. Moją sałatę wstępnie wymieszam z pomidorkami i cebulą. Tak, żeby mieć pewność, że na pewno to będzie wszystko fajnie, ładnie i równo rozprowadzone. Do mojej sałaty dodaję jedną na pewno, ale i drugą i taką trzecią większą łyżkę właśnie naszej ugotowanej kinoły z pomidorami i cukinią. I od razu dodaję także nasz sos. I tu na początku dodam 3 duże łyżeczki
Według mnie to też jest taka porcja już obiadowa dla całej rodziny, a nie dla jednej osoby. I zawsze jest jedna ważna rzecz, żebyście pomieszczali sos sałatą w misce, a nie oblewali to od góry. Wtedy mamy pewność, że jakby ten sos obtoczy nam każdy pojedynczy listek, a nie po prostu będą się pojawiały takie jałowe elementy w naszym daniu. Moja sałatka jest już gotowa, a więc w sumie ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to będzie włożenie jej na talerz. Także za pomocą łyżki i widelca wykładam całość na środku talerza. Niestety, ale musicie dać mi sekundę, tylko skoczę na szybkiego do ogródka i zerwę sobie odrobinę mięty. Bazylii! Od góry coś po prostu obsypię listkami bazylii, które naprawdę dodadzą niesamowitego aromatu, a to jest patent, który robię wyjątkowo często. I to w sumie jest już danie, które możecie śmiało podawać swoim gościom, ale ja ze względów czysto smakowych pode mnie obsypię to jeszcze wędzonym twarogiem. Tak oto prezentuje się moje danie. Uwierzcie mi, jest to naprawdę wyjątkowo fajny dodatek do obiadu. Jest to naprawdę wyjątkowo fajna sałatka, żeby zjeść to nawet solo. I to jest coś, co jest inne, ciekawsze, fajniejsze. No i możecie się tym sosem pobawić tak naprawdę według własnych upodobań. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam, że oglądaliście i wytrwaliście do tego momentu i zapraszam już na przyszłe odcinki w przyszłym tygodniu. Pozdro! I'm loving you.